Witam wszystkich na moim kanale z tej strony Masters of Bricks. Jak zauważyliście, skończyliśmy ostatnio kolejny rozdział, bo ja biorę tutaj te trzy główne rozdziały, które dzielą się na 5 podrozdziałów, więc został nam ostatni do zrobienia, tylko który? Czy to była łódź, czy ten Batwing? Teraz zobaczymy, czy mam skończony. Tak, tu chyba mamy do skończenia. Dokładnie, tu nam został ostatni, więc już jesteśmy przy końcu. Jeszcze nam została ta część ze złymi bohaterami, więc zaczynamy. Nie ma na co czekać. I czy ktoś dotrwał ostatnio do końca napisu, bo po moim pożegnaniu była scenka jeszcze po napisach, bo zauważyłem, że za szybko skończyłem. Więc pewnie nam się odblokował kolejne misje właśnie po złej stronie. A w dzisiejszym odcinku zobaczymy, co nas czeka. Widzę, że tu już Joker grasuje. Joker nas musi strzelać. No też się grasuje, no ładnie. O, odrzut ma. No nie ma dzielnicy. Top on the tower. Czyli będziemy chyba wchodzić na tą wieżę. Jakby taka wieża powstała w jakimś zestawie Lego, to bym przygarnął. A dobra, nie założyłem, że mogę się ruszać już. Taka kamera nam ustawiona została, że nie zauważyliśmy. A tutaj uwolnimy, mamy 9 na 25 uwolnionych cywili. Ja sobie jak zwykle tutaj pozbieram. Tego chyba nie rozwalimy. Nie, tu potrzebujemy jakiegoś gadżetu. Ale na spokojnie wszystko. Tu coś możemy złożyć. No, składaj. Tu zrobimy drabinkę, dobra. No, ale zanim tam wyjdziemy, oczywiście pozwiedzamy, co tu nas jeszcze czeka ciekawego. Jak się tylko przewracało, ja i tu jeszcze, bo pozwalam leżeć. Ja sobie nazbieram przez to krążków. Dobra, wchodzimy po tej drabince, zobaczymy co nam to da, co dalej. Batman, skacz tu, dobra. I na przyciski. Dokładnie, o, mamy odblokowane metki, czy jak tam się zwie. Czy ja coś mogę tu zrobić? Bo do góry tam nie wyjdę teraz. To widzę, że mam kolejny. O, coś tu mamy rzeczy do zniszczenia. I ten odcinek akurat macie niedzielę już. Chyba, nie wiem, czy to już 31, czy już pierwszy. Sprawdziłem w kalendarz. Ale jak 31, no to ostatni dzień zebrania 420 subskrypcji. Jestem ciekawy, czy wam się uda, bo ja nagrywam akurat to tydzień wcześniej. Mamy Jokera. Małe wyzwanie. Małe wyzwanie. Nie to żadne wyzwanie w sumie dla Batmana i Robina. Więc ja już przygotowałem dla was kolejną nagrodę na kolejny miesiąc. Tylko pytanie, czy udało wam się zrealizować najpierw cel na lipiec. Bo jeśli nie, no to przechodzi nagroda właśnie na sierpień. Na takiej zasadzie będę to robił. Więc też was to może bardziej zmobilizuje do realizacji celów. Wtedy będziecie mieli okazję dowiedzieć się, co będzie kolejną nagrodą. Mamy tutaj ilu jeszcze? Będziemy tak cały czas spadać? Skąd to powiem? Ale jak tak, to ja idę dalej. Czy ja tutaj dostanę za ławeczkę, to te drzewka, że wszystkie zniszczę? Bo czasem też tak można coś odblokować.
Tu tylko jakieś elementy pozostawione do odkurzacza naszego, którego nie mamy. No, skakuj tam. Tego nie rozwalimy. Bym potrzebował bomby, ale nie mam. A tam dalej chyba nie też wyskoczy, kurde. Zobacz, no jest maszynka do odkurzacza, ale nie mamy gadżetu. No już 30 tysięcy zbieraliśmy tutaj. Żeby tak widzowie przychodzili tak szybko, jak zbieram te groszki, to byłoby fajnie. No bo robimy w sumie w końcu to dla was. O, może ty coś zdziałam. Dobra, to co, nie wiem, to ja trochę życia. Dodaję to naprawdę. A, gadżet Batmana zrobiliśmy. Bo jeśli chodzi o twórcę, tak jak sporo z was, no to sami wiecie, że komentarze, pozytywne łapki, czy każde wyświetlenie duże ma znaczenie dla takiego właśnie youtubera. No bo po coś to robi, nie robi tego, żeby sobie nagrać dla siebie. Dobra, tu mamy, o, ma, a nie, tu mamy te łapki. Tylko ma, czekaj, ja idę sobie, czekaj, dobra, najpierw robinę zbierzemy ten gadżet, żeby się nie wracać, a później zburzymy kilka tych posągów. Tam podejrzewam, że nam się blokuje ta ścianka. Stawię bombę. Coś mi się udało zrobić. O, mamy ściankę. Dobra, to robię skakuję. Ja tam jakoś wyjdę. Tylko się przytuli do ściany. Dobra, Robin wejdzie, ale ja nie potrzebuję tam akurat Robina. Tylko Batmana. Może jak to zniszczę? Postaw tu bombę. No, zniszczyłem. Może tutaj teraz... Dobra, to teraz robię, może przejść dalej. Więc dlatego też chcę nagradzać moich widzów za aktywność, no i pomoc w znalezieniu, bo niestety YouTube działa troszkę inaczej, jeśli chodzi o małych twórców. I nie pozycjonuje w taki sposób, jakbyśmy chcieli. Jeśli ktoś nie przekaże dalej informacje o kanale, o filmie, no to ciężko jest, żeby ludzie trafili na nas. Dobra, teraz poprawiamy to. Chodzi nawet o samo przebicie, bo też sporo dobrych kanałów, nie mówię o swoim, bo też uważam, że mój kanał jest jakoś wybitny, bo jest sporo rzeczy do poprawki. No ale sporo kanałów jest takich, które... No, dobra, muszę to zbywać.
które naprawdę robią dobre filmy, a mają naprawdę mało widzów, a bez widzów, no to nie ma nic tak naprawdę. Skarb. Dokładnie, udało się pokonać Harley Quinn. Już któreś z kolei starcie mamy z nią. No i to działa na takiej zasadzie, że YouTube, jeśli masz wyświetlenia, masz łapki w górę. To wtedy... Wtedy wie, że ludzie oglądają, dużo jest nagle wyświetleń i ludzie wchodzą, to znaczy, że fajny film. No tylko, że ludzie nie wejdą, bo nawet nie trafią na twój film, no to ciężko jest, żeby YouTube nas wyżej gdzieś pokazywał, czy więcej proponował u innych twórców. Moim zdaniem to powinno być troszkę tak na równi. Małe kanały powinien YouTube troszkę bardziej... może nie tyle co bardziej, co większy kanał, ale bardziej bardziej procent większy, jeśli chodzi. Bo tak mamy na przykład 1% mały kanał, gdzie jest, jest ten zasięg YouTube'a. Zasięg YouTube'a. Natomiast większy kanał już ten zasięg zdobywa przez samych widzów. Więc ciężko małemu kanałowi się gdzieś pokazać, jak nic na niego nie trafi ten kanał. Więc troszkę nie widzę w tym logiki. Ale to jest oczywiście moja opinia. Wy możecie też, jeśli wiecie coś więcej na ten temat, jak to działa dokładnie, może ja coś źle taguje, czy nie wiem, coś może źle ustawiam, że te zasięgi nie są zbyt wysokie, bo ja tak naprawdę nie widzę różnicy pomiędzy statystykami moich filmów. Jeśli mam w danym filmie lepsze statystyki na przykład w jakimś innych filmach, no to ten zasięg wcale nie jest wyższy niż w tamtych. Bo w tej chwili mam więcej wyświetleń, to by mi się akurat udało dojść przez na przykład innych youtuberów większych, którzy gdzieś tam wspomnieli, udostępnili mój film, czy jakiś inny fanpage, to wtedy mi się udało to na 1000 wyświetleń uzyskać. Ale w pozostałych filmach już jest ta liczba mniejsza. Więc jeśli nas nie pokażą większości twórcy, no to już ciężko jest, żeby się gdzieś bardziej pokazać. A tu co mamy? Skrzydła. Tak to niestety działa. O, spadłem. Ale gdzieś trafiłem tutaj. Nie byłem tu. Tu jest jakaś pompka. To pompuj. Nie lataj, tylko pompuj. Ale to mi nic nie daje. Prawie jechaliśmy do góry. Więc możecie pisać w komentarzach, co wy myślicie. Może macie jakieś sposoby na zwiększenie zasięgu. Może jakieś strony, na które wrzucacie filmy, gdzie przez co zasięg macie większy.
bo ja udostępniam jak na razie na grupach na Facebooku, co za dużo wyświetleń tak naprawdę nie daje. Od 10 może do 30 wyświetleń się uda zdobyć. Ty tu stój. No i jeśli mamy jakiś film tematyczny z większym zakresem niż tylko Lego, to wtedy udostępnię na innych grupach czy też w blogach. No to wtedy udaje się może troszkę więcej uzyskać tych wyświetleń. A natomiast zwykłe recenzje, no to nie wiem, nie mam sposobu, żeby sobie zwiększyć ten zasięg. No i co, wchodzimy do środka. Już ten kanczy, to już się zbliżamy do walki z Harley Quinn. Akurat Zagrajmy traktuje taką luźną grę do pogadania tak naprawdę. Zły przejścia. O, nie grałem akurat żadnych z Batmanów, jeśli chodzi o Lego. Dobra, czyli mamy Batmana i Harley Quinn. Niszczymy najpierw, zobaczymy co nam to da. Dobra, coś było do zbudowania. Troszkę jest tutaj do niszczenia. No dobra, wydawało mi się, jednak nie ma za dużo. To chyba możemy przesunąć, a musimy zbudować najpierw. Buduj. O. No i tu widzę, nie, bo tam są gadżet. Więc pewnie będzie potrzebny, skoro nam to podali. A nie, bo ja nie mam tego. No tak. Tam może dojść do zbudowania. Nie wiem, jak ja mam. A tutaj no, mogę robinę wejść. No dobra, nie. Mamy spark oczywiście. Na razie wszystko idzie w dobrym kierunku. Jest postęp, z tego co zauważyłem, z miesiąca na miesiąc coś tam więcej i was przybywa i troszkę lepszy zasięg. Ale to też jest dość powolne. Oczywiście to tak chyba dla zabawy, więc tak czy tak kupuję klocki, a że wam pokażę, wydam swoją opinię i poczytam komentarze, chętnie posłucham właśnie waszych opinii na temat właśnie tych zestawów, które pokazuję. Czy też propozycji waszych, co byście chcieli zobaczyć, może czymś mnie przekonacie, bo mnie nieraz tak było, że właśnie dzięki waszym propozycjom się zdecydowałem na jakiś zestaw. Muszę właśnie chwilę skupić, bo nie mogę tam dolecić do góry. Ale tu mamy dzwon. Nie wiem, co to jest. Najpierw to skoczyć. Nie doleciałem, no. No, będę tutaj się męczył, żeby tam przylecieć. Dobrze. A my co mamy tu zrobić? A, rzuci nam to i młotkiem dostała. No musiał mnie nieźle tam zabrzęczyć. Dobra, teraz co teraz właśnie? A jeszcze tu jedną mamy do rozwiązania zagadkę. Dobra.
Spotify. Teraz będę na tą platformę skoczyć. Dobra, teraz powinno się udać ładnie. Tak, udało się. I co teraz? Teraz zanim coś zrobią. Helikopter Jokera. Ciężko będzie zbudować, on będzie nas cały czas strzelał. Udało się. No, wracaj go. Widzę, że... bąbelkami. Możemy rozwalić helikopter, no ale... Dobra, ale jeszcze możemy go życia nie zmienić. Ucelować w tych grach lego w naprawdę ciężko. Mamy tylko tyle takiej pierwszej osoby choćby. Skakuj do niej. Dobra, tam go coś poradziło, ale mam jeszcze jeden do dyspozycji. Może zbudujmy go. Może razem z rodziną będziemy strzelać od szybciej. No naprawdę on mnie właśnie zestrzelił. Strzelamy. Dobrze, dwa serduszka mi się udało. Jeszcze trzy. No, ale byś mi pomógł, Batmanie. Idź tam. Strzelaj po prostu. Dobra, teraz troszkę doszedłem do wprawy. W miarę szybko idzie. Ale to jest 100 tysięcy groszków zbieraliśmy. Jest takie serduszko. O, spadli tutaj. I teraz czy teraz będzie walka z nimi? To, że ja się tutaj za... Udało się przejść. Dopiero 3 życia wziąłem. Tak, poraźnie. O nie. Dobra, no, muszę z niego strzelać z nie. Dobra, jednego musi razić, drugi musi atakować. No już, już. Wiem, 4 serduszka jeszcze. Serduszko jest. Czy to już koniec? Teraz poczekam do końca. Ale kto wie, może będzie 6 jeszcze. Pod ilością. Trzeba było pokonać, ale dobra, jak to się udało. Mamy już 25 minut prawie. Koniec. Level complete, możemy wychowaliśmy oczywiście ten wolny poziom. A poza tym co tu mamy? Super Hero. Tak, 100%. Znowu jakiś klocek Super Hero. No to wiele nie mamy. Na 200 tysięcy groszków. Chciałbym ten nożyk sobie blokować. Tu już zbieraliśmy 2, 2, 2.
i finish story, bo zakończymy. I obejrzymy scenkę pewnie przed napisami, napisy. No i będziemy mogli w następnym odcinku już grać tymi złymi. Napisów nie oglądamy. 33% dopiero ukończonej gry. Co nam to odblokowało? I czy mamy coś jeszcze do zrobienia jako Batman i Robin? Oprócz oczywiście przejścia i pozbierania tych wszystkich rzeczy. No i tu mamy możliwość przejścia właśnie do tej złej części, którą sobie rozpoczniemy w kolejnym odcinku. Ja oczywiście zachęcam do subskrypcji, żeby być na bieżąco. Łapeczka w górę, jeśli Wam się podobało. Piszcie w komentarzach ogólne tematy, nie muszą być związane z Batmanem czy Lego. Na każdy postaram się odpowiedzieć. I widzimy się w kolejnym odcinku.